podupadł na duchu, bo zawsze mój tata lubił piwko się napić i później no, nie było to jedno piwko, tylko więcej. Na pewno sobie z czymś nie radził i to też za każdym razem, jak wspominałem tatę, to zawsze wiem, że chyba byłam zbyt młodym pewnie człowiekiem, dzieckiem, żeby spróbować może mu bardziej pomóc albo w tym, żeby sobie sam poradził z tymi problemami. Idealnie mam obraz do dzisiaj, jak moja siostra płacze, a moja mama mówi, że tata nie żyje. Płacz był wielki. Myślę, że to był chyba jeden z najcięższych, najcięższy dzień w moim życiu, bo nie byłem gotowy. Nie byłem gotowy na utratę taty w tak młodym wieku, w którym dorastałem i zostałem tak naprawdę bez ojca i bez takiego wsparcia, które czułem, które na pewno było mi potrzebne, a okazało się, że go już nie ma i tak naprawdę nie wiedziałem dlaczego. Miałem w pewnym momencie tyle pytań, dlaczego to mnie spotkało, dlaczego to mojego tatę spotkało, dlaczego teraz.